Pojawiły się pierwsze odciski. I teraz zamiast małego palca mam średni palec. I strasznie bolą nogi. Au. Dotarliśmy do Złotego Potoku. Jesteśmy w centrum Złotego Potoku. Tutaj jest taka fajna, stara, zabytkowa studnia. Siódma rano. Opuszczamy Złoty Potok. Jest tutaj takie pole namiotowe, gdzie się można rozbić. Byliśmy tylko my i jeszcze jeden namiot. Także nie jest zbyt wielkie i obfite w gości. Pole namiotowe znajduje się w środku dosyć fajnego lasku, a obok jest oczko wodne, gdzie można wymyć się na przykład po dwóch lub trzech dniach wędrówki. Wychodząc z pola namiotowego, idąc czerwonym szlakiem, natrafiliśmy na grotę niedźwiedzia. Niedźwiedzia w Złotym Potoku, którą widzicie za mną, odkryli szczątki mamuta, nosorożca włochatego oraz renifera, a także ślady obozowiska człowieka pierwotnego z okresu paleolitu. Jesteśmy na obrzeżach Złotego Potoku. W tym miejscu w IX wieku znajdowała się osada. Dom, na którym stoję, zrobili ludzie, którzy zamieszkiwali tą osadę. Skała, która nazywa się Diabelskie Mosty, to stroma i wysoka. Teraz będziemy z niej schodzić i wyjdziemy od spodu. We'll be right back.
tuż obok diabelskich mostów. Doszliśmy do źródełka Biety i Zygmunta. Idziemy pić źródlaną wodę. Doszliśmy do pstrągarni i cieknie nam ślinka na wędzonego, ciepłego pstrąga. A za ile będzie? Będzie dopiero za półtorej godziny. Za półtorej godziny. Jesteśmy obok bramy Twardowskiego. Trudzie, skwarze, doszliśmy wreszcie do jaskini na Dubce. Patrz, obce formy życia. W wielkich trudach i tropieniu wreszcie złapaliśmy jaszczureczkę. Co należy zrobić? No co? No co teraz z nią zrobisz? No trzeba ją odłożyć, nie? No to chodź. Pokaż, jak ją wypuszczamy. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. No, nie sobie czekam. Tu poleciała. Nie poleciała. A jeszcze jest tutaj. Aż tak bardzo, to się nazywała. Jest godzina 8 rano w środę. Wyruszamy z wsi Suliszowice w kierunku Mirowa. Tutaj zatrzymaliśmy się na noc. Mała, biedna wioska, w której panuje dziwny klimat i wszyscy ze sobą się kłócą. Nawet my czujemy takie lekkie podenerwowanie. Mimo bardzo wczesnej godziny na dworze panuje niesamowity upał. Wydaje mi się, że dzisiaj będziemy mieli chyba najtrudniejszy dzień z całej tej wyprawy. Idziemy na ruiny zamku, a potem do jaskini. Gdybyście tu kiedyś byli, uważajcie pod murem na spadające kamienie i nie wspinajcie się po skałach, bo grozi niebezpieczeństwo. Śmiertelnie. Thank you.
wybraliśmy się na skałę Ostrężnik. Na jej szczycie znajdują się resztki murów starego zamku średniowiecznego. Zbyt dużo to tutaj do oglądania nie ma, jeżeli chodzi o zamek, ale za to roztacza się bardzo fajny widok z dość wysokich i bardzo stromych skał. Za chwilę będziemy schodzić do jaskiń, które znajdują się właśnie tuż pod tą górą i zobaczymy, jak wygląda to od środka. Przebraliśmy się i będziemy się czołgać do groty. Dostałem się po ciężkich trudach. Było bardzo strasznie, bo były takie wielkie pająki. Byliśmy się czołgać. Jak ci się podobało? Bardzo. Byliśmy z jaskini. Bardzo fajna.
I polecam wszystkim, żeby przyjechali i żeby ją obejrzeli. Nie może tu nikt przyjechać, kto się boi tych pająków i czołgania.